Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Joanna prezentuje. Tym razem jedziemy do Infinity Float. Jest to gabinet, w którym znajduje się kabina deprywacyjna. O tak. Jestem przygotowana dzisiaj, mam kilka notatek, bo chciałabym Wam pokrótce opowiedzieć, czym w ogóle jest floating. Floating, inaczej terapia ograniczonej stymulacji środkowej, dokładnie. Polega na tym, że wejdziemy do takiej małej kapsuły, to trochę wygląda jak solarium, coś takiego, może jak jacuzzi, w której będziemy się unosić na wodzie. Skąd to wynika, że będziemy się unosić na wodzie? Ponieważ we wodzie, która ma 35 stopni, która jest zbliżona do temperatury ciała, jest wsypane około 500 kg aż soli Epson. Tak, i ta sól ma właściwości zdrowotne. Generalnie chodzi o to, żebyśmy się zrelaksowali i wprowadzili nasze ciało, nasz stan ducha w stan medytacji, żebyśmy się czuli wolni od problemów. Poprawia również działanie układu oddechowego, krążenia oraz odpornościowego. To ostatnie to bardzo dla mnie ważne, bo ja jestem dość słabo odpornościowo i szybko łapię jakieś tam anginy, choroby. Działa także dobrze na urodę. Poprawia gojenie się ran, siniaków, urazów. Dobrze działa na układ mięśniowy. No, generalnie ma bardzo dużo właściwości, także wydaje się, że wyjdziemy stamtąd po prostu piękni, zrelaksowani i pełni koncentracji. Jak musieliśmy się przygotować do zabiegu? Dostaliśmy informację, że mamy wziąć stroje kąpielowe, klapki, ręczniki są na wyposażeniu, także nie musimy się o to martwić. Nie możemy. Nie powinno się spożywać kawy do godziny przed zabiegiem i nie powinno się także spożywać ciężkich posiłków także na godzinę przed sesją. Dobra, jesteśmy bardzo ciekawi, widzimy się na miejscu, pokażę Wam, jak to działa, jak wygląda i tyle. No to idziemy. Idziemy. Okej, dotarliśmy. Cześć. Cześć. Joanna. Erik. Cześć, Wojtek. 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 Cześć, Erik. Cześć. Od czego możemy zacząć tak naprawdę? Wiesz co, tak jak już ściągnęłaś kurtkę, to możemy Cię zaprosić do przebieralni. Przebierzesz się, przygotujesz się mniej więcej już do sesji, potem wszystko Ci wytłumaczymy krok po kroku. Nie zabraliśmy. Okej, to już mamy dla Ciebie. Okej, tu jest kapsuła. Wiesz co, Wojtek, to możemy, co? Tak, musi być. Ciekawa. Dokładnie. Ja ma 35 stopni, tak? Dokładnie. Wiesz co, nawet teraz mogę Ci powiedzieć dokładnie, ile ma. A ma stopni 35,1. Także jest ciepła, jak najbardziej odpowiednie. Ciepła. Dobra, to tak właśnie Ty się przebierzesz. Dobra, ja się poczekam. Okej. Wiesz co, przebierz się, weź sobie którą szafkę, która ma kluczyk. Przebierz się w strój kąpielowy, ściągnij całą biżuterię. No, to też jest ważne akurat i jeżeli chcesz skorzystać z toalety, jest naprzeciwko. Okej, dobrze. I sesja będzie trwała godzinę, tak? My, wiesz co, początek robimy 45, bo jest najlepsza, bo wtedy najwięcej ludzi jest zadowolonych. Okay. Bo nie wynudzisz się, akurat doznasz troszeczkę takiego wstępu do floatingu. Tak, dokładnie tak. 45 minut dla niektórych naprawdę jest wystarczające. No innym troszeczkę brakuje, ale to kwestia czasu i później zobaczymy, czy będziesz chciała więcej, czy nie. Dobra, super. Dobrze, to w takim razie się przebierasz. Przebrana. No właśnie, zrelaksować. Zrelaksować, totalnie zrelaksować. Trzeba się zrelaksować i nic więcej. I to naprawdę działa? To naprawdę działa. Uwierz mi. A często trzeba robić sobie takie sesje, żeby to potem już tak... Powiem Ci, zaleca się robienie na przykład 3 w ciągu tygodnia nawet, albo robimy sobie tak, raz w tygodniu przez miesiąc i potem z 2 miesiące przerwy i znowu. Są też osoby, które mogą codziennie floatować. Jest taki przykład naszego polskiego aktora, który przez 60 dni dzień w dzień floatował. Nie było problemu. Nie, on się uczył roli, wizualizował sobie wszystko, także można też tak robić. Fajnie. Ja zapraszam. Można kapsułę zostawić otwartą, ale tak naprawdę najlepsze efekty i prawdziwe efekty z floatingu są dopiero wtedy, kiedy wchodzimy, zamykamy się i jest ciemno. Okay. Wtedy jest najlepiej. No dobra. Najlepiej. Wchodząc do kapsuły, zaraz sobie ją zamknąć i wyłączyć światło w środku. Światło jest włączone w tym miejscu. Czarny dodatkowy przycisk. No.
Tak, jest najlepiej, ale to od ciebie zależy, czy kapsula będzie otwarta, czy zamknięta, czy światło będzie włączone, czy wyłączone. Poduszkę ci zostawię na wszelki wypadek, gdyby jakikolwiek uciec w odcinku szyjnym, możesz sobie ją wziąć pod głowę i dalej floatować. Dobrze, mam pytanie, to otworzy się, nie ma problemu. Inaczej, tak, ty sama dyrygujesz tym, więc sama sobie ją po prostu popchniesz do tutaj. Góry. Dokładnie, tak, więc my ci wyjdziesz co spokojnie, cegłówek nie stawiamy, na kluczyk nie zamykamy, żadnej kłódki nie mamy. Nie ma zamknięte, nic. Spokojnie. Nie ma gdzie, nie ma gdzie. No dobrze, jestem gotowa. Okej. Fajnie. Zapa. Po prostu w ogóle tak, włączyłam sobie światełko, mm-hmm. bo było dla mnie za ciemno. Jasne. I się bałam strasznie. Oczywiście, to są pierwsze 5-10 minut, gdzie rzeczywiście człowiek przyzwyczaja się do nowej rzeczywistości i tak często bywa. I po prostu wiesz, traciłam równowagę mm-hmm. przez pierwszy czas i w ogóle w tym momencie się dowiedziałam, ile człowiek ma myśli. Tak. Jednak nie, no chyba jeszcze bym musiała kilka razy przyjść tutaj do Was. Nie ma problemu. Bo po prostu no wszystkie myśli chodziły mi po głowie. Tak, nie, i one sobie szybko przemykają, to trzeba... No, nie wiedziałam na czym się skupić, na czym nie. Tutaj czułam jak mi ręce chodzą, nie? No i później zgasiłam to światło, bo jasne, mi przeszkadzało. Dużo lepiej jest bez światła. Tak, zdecydowanie. Tak, wtedy rzeczywiście doznajemy tej deprywacji sensorycznej, także... No i w ogóle faktycznie fajnie, że uszy zakrywało. Tak. Bo faktycznie takie ogłuszenie, taka cisza tak. była wokół mnie, to było super, naprawdę. Nie wiedziałam, gdzie jestem, czy na Hawajach, czy w kosmosie, tak, czy dokładnie. W rzeczywistości naszej. No super, pięknie. Naprawdę, no. Super, mega się cieszę, że ci się podobało. Dzięki. Teraz czas na ciebie. W takim razie, teraz ja. Dobra, powodzenia. Dziękuję bardzo, chłopaki, że nas zaprosiliście w ogóle. A, dziękuję pięknie. Dzięki. Nam też było miło. Fajnie było, mam nadzieję, że wrócimy niedługo. Też mamy taką nadzieję. I co jeszcze? Nie wiem, ja się czuję zrelaksowana, także nic dodać, nic ująć. No to my lecimy. Cześć, cześć, cześć. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Właśnie wracamy do domu. Straszna pogoda, strasznie depresyjna. Tak, ale my jesteśmy zrelaksowani. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Musicie tego spróbować, jeżeli nigdy nie mieliście z tym kontaktu. Dopiero wtedy uznacie, czy to jest dla Was, czy to nie jest dla Was. Mi to pozwoliło się zrelaksować dopiero po jakimś czasie i uważam, że za drugim razem będę wiedziała, o co w tym chodzi i będzie mi łatwiej na pewno. Ja bym chyba się zdecydowała jeszcze, żeby przed taką sesją 45-minutową na masaż jeszcze, żeby się bardziej rozluźnić, bo ja byłam taka spięta troszeczkę na początku, ale to kwestia czasu, kwestia wprawienia. Fajnie było sobie tak poleżeć w wodzie cieplutkiej, nie? Co myślisz? Tak, jak najbardziej. Ja się czuję odrodzony, świeży, tak. Fajnie, fajnie. Wojtek był w kosmosie. Ja byłem w kosmosie. Ja byłam na Hawajach. No. O. Dzięki za to, że oglądaliście mojego kolejnego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Mam już pomysł na kolejny, na razie Wam nie zdradzę. I co? Jedziemy na obiad, bo jesteśmy głodni. Tak.